W pierwszej kolejności będą nagrody z okazji 20-lecia koła dla działaczy, dla ludzi, którzy coś tam zrobili. Będziemy wręczać nagrody. Ja z góry chcę przeprosić, bo później się i tak nie dorwę do głosu. Pewnie kogoś pominąłem, pewnie komuś dałem na wyrost, ale mamy jeszcze w tym roku dwie imprezy. Jeżeli będzie faktycznie coś takiego, to dowartościujemy każdego. Jest tu grupa ludzi, która się udziela, jest grupa ludzi, która działa i tym ludziom chcemy podziękować. Między innymi chciałem podziękować za przybycie prezesowi zarządu okręgu, koledze Włodzieżowi Kornaszewskiemu, który będzie nam tutaj wręczał i prosimy Włody. Emilia. Szanowni Państwo, ja z reguły nie jestem mówcą, bo nie jestem politykiem, ja jestem społecznikiem, ale tak się stało, że czasami trzeba coś powiedzieć. Jeżeli chodzi o koło Big Fish, ono istnieje 20 lat. Przyznam się Państwu, że ja się pomyliłem, bo ja na wyrost zaliczyłem to koło do 25-latków. No nie wiem dlaczego to tak po się stało, ja podejrzewam, że ja już mam sklerozę trochę, ale tak się stało. Szanowni Państwo, 20 lat to nie jest taka mała odległość, bo to koło powstało ni stąd, ni zowąd. To jest jedyne koło, nie tylko jedyne, ale jedno z nielicznych kół, które nie posiada własnej siedziby. To jest koło, które skupia najwięcej członków w naszym okręgu. A mało tego, nie mając siedziby, wykonuje największe zadania, bo nie tylko, że organizuje zawody dla starszych, ale także praca z młodzieżą jest liczona. I wszelkie prace tutaj na tym obiekcie, gdzie jesteśmy, są wykonywane przez członków koła Big Fisha. Zarząd okręgu nie ma innej możliwości wyróżnienia tego koła, ale przez ostatnie lata u nas jest taki zwyczaj i jest podjęta uchwała. Mamy taki medal, który jest na przykład nagrodą za wszelkie wykonanie, za wszelką działalność na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego. Jest to najwyższe uznanie przez okręg. I chciałbym Państwu zakomunikować, że Big Fish otrzymał takie wyróżnienie. Jest to medal za zasługi dla Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego za całokształt organizacyjno-sportowych oraz pracy szczególnie z młodzieżą z okazji waszego 20-lecia. Pozwólcie Państwo, że w imieniu zarządu wręczę to Waldkowi, mój współprzyjaciel, trochę młodszy ode mnie, ale przyjaciel. Przyjm to Waldek dla swego koła. Państwo co potem możecie obejrzeć. Jak dorobimy się siedziby, to będzie to wisieć w siedzibie. Ale proszę Państwa, jest jedna rzecz. Mówi się tak, no pracuje koło, jedno, drugie, ale ktoś tym kołem musi zarządzać. Tak się składa, że w naszej ocenie tym człowiekiem jest Waldek Wyszomirski, który jest od dłuższego czasu prezesem. Ja chciałbym mu w imieniu własnym zarządu okręgu podziękować za to. Ale żeby to nie były podziękowania tego typu, że ja dzisiaj mówię dziękuję tobie, a to leci sobie tam jak wiatr wieje, chciałem przekazać mu to na piśmie, na takim malutkim obrazku. Tylko Waldek, ja cię bardzo przepraszam, bo to jest okazji 25-lecia napisane. Ale musisz pisać jeszcze. Niemcy mówią langsam, aby sicher. My to przerobimy. Tu jest na razie poprawione 20-lecie. Waldek, wszystkiego najlepszego, żebyś jak najdłużej tutaj prezesował, mimo to, że podobno się starasz o paszport inny, no ale weź będziesz tutaj miał dwa paszporty. Okay. Włodek wręczył mi dyplom, a my jako koło chcemy wręczyć panu prezesowi zarządu okręgu na pamiątkę. Ja może odczytam tekst, bo ten tekst będzie się powielał na innych dyplomach, czasami skrócony.
ale jeżeli chodzi o założycieli koła i o prezesa zarządu kręgu, będzie ten sam. I pisze tak, aby obyczajom prastarym zadość uczynić, tudzież pospólstwu wszelkiemu jako wiadomym oznajmić, iż prezes zarządu okręgu w Szczecinie, przyjaciel koła, wasz mość Włodzimierz Kornaszewski, człowiek wielkich zasług, dla onej kompanii poczynionych, czcigodny, szanowany, którego przewagi niezwykle wzorem być mogą dla wszystkich, za co zarząd koła podziękowania mu składa, a co na wieczną rzeczy pamiątkę, na onym dyplomie spisać kazaliśmy i wszystkim do wiadomości podajemy. Dnia 20 lipca, roku pańskiego, prezes koła. Wolę. Z przyjemnością. Dajemy również komplet reprezentacji naszego koła, a to jako prezes, żebyś miał do pisania. Dziękujemy prezesowi. Poświęcają czas. Dziękujemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zawstydziłem. Wiecie, chcemy bez dyplomów, ale chcemy im podziękować za pracę i za to, że kiedy potrzeba było, nikt na was mówił. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. A to są kropelki, przydadzą się. Zawsze mogę. Przydadzą. Po nich zawsze można. Mówią, stary człowiek i może. Dziękujemy. Tu jest tak. Patrz, tu jesteś, czekał. Kolega Mietkowski, co ja ci będę mówił? Kupę lat, współpracy. Masz podziękowanie, a kropelki? Masz kropelki? Siódej Mirosław. I teraz tak, pierwszy podchodzisz do stołu i wybierasz sobie co chcesz. Oprócz kalosze. Kalosze są za ryby. Kalosze są za ryby. Drugie miejsce Maćkowiak Kazimierz. Ruchy, emeryt. Gratuluję, trzymaj. I do stołu wybieramy. Zaczka ci nie dali? Trzecie miejsce Muraszka Krzysztof. Czwarte miejsce, mogę już? Czwarte miejsce, Żabiński Marian. Czytam piąte. Podkański Łukasz. Tu on jest. I dostał. Szóste miejsce, Wielejewski Jan. Dlatego tak wysoko do góry wypadła. I proszę bardzo. I rybę mamy teraz. A, tak. I teraz damy największą rybę. Murawski Krzysztof. 630 gram leszcza. Będziesz musiał sobie pić. Bo za rybę jest to i to. Teraz ci nic nie ucieknie, teraz ci mógł tłumaczyć. I jedziemy dalej. Siódme miejsce, Czekanowski Andrzej. Za dużo. Słuchajcie, ja serdecznie dziękuję za przybycie, za fajną atmosferę, że byliście z nami tutaj, tym, co pomagali, wiadomo. Oni dostali dzisiaj wyróżnienie za to, że pracują, że pomagają. Nie chcę się rozgadywać, ale tylko powiem jedno. Śledźcie strony internetowe, przynajmniej ZPW, z którą współpracujemy już siódmy rok, naszą stronę. Tam będą informacje. W związku z tym, że to łowisko jest modernizowane, zakończenie sezonu w Sławiku może być w innym miejscu. Tak jak planowaliśmy zrobić dodatkowe zawody gruntowe parami, również może być w innym miejscu. Dlatego prośba jest dla tych aktywnych członków koła, którzy biorą udział w zawodach, żeby
śledzili. My postaramy się co najmniej z 3-tygodniowym wyprzedzeniem informować, że jakieś tam zmiany w terminach i miejscach następują, tak? Ja mam tyle. Chcecie siedzieć, siedźcie. Kto chce być ugoszczony na ucho do mnie, nie ma problemu. Możemy was ugościć jak chcecie. Może być. To jest 20-lecie i teraz po części oficjalnej uważam, że już można wszystko. Jest ryzyko, jest zabawa. Dziękuję.